Uroczyście rozpoczęło się posiedzenie Kieleckiej Rady Miasta. Profesor Stanisław Słonina, który nie mógł być na uroczystej gali z okazji wręczania Nagród Miasta za 2010 rok, teraz przyjął statuetkę z rąk prezydenta Kielc oraz przewodniczącego Rady Miasta. Byłem takim obiektywnym obserwatorem rozwoju tego miasta i cieszę się, że ostatnie dziesiątki lat jak gdyby dały taki dowód przyspieszenia tego rozwoju, estetyzacji, upiększania i że Kielce dziś naprawdę są przepięknym miastem. W związku z 71. rocznicą zbrodni katyńskiej w kieleckim ratuszu zaprezentowany został album pod redakcją Jana Dubaja pod tytułem Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu. Obszerna publikacja jest hołdem tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w tragicznej katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Wydawnictwo powstało m.in. przy pomocy prezydenta Kielc. Kieleccy radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie uhonorowania ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie. Ryszard Kaczorowski będzie patronem technikum nr 4 oraz zasadniczej szkoły zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Jego imieniem z dniem 11 września tego roku nazwana zostanie również część ulicy Niskiej na odcinku od Radiowej do Kościuszki, gdzie znajduje się szkoła. Sylwetkę prezydenta, który zginął w katastrofie smoleńskiej, przypomniał Jan Kasprzyk, jego najbliższy współpracownik w Polsce, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Podkreślił szczególną sympatię prezydenta Kaczorowskiego do Kielc, miasta, którego honorowe obywatelstwo przyjął w 2009 roku. Był bardzo zafascynowany Kielcami. Ta fascynacja brała się również ze względów historycznych. Prezydent Kaczorowski pamiętał, że Kielce były pierwszą stolicą odradzającej się Polski w sierpniu 1914 roku. Prezydent Kaczorowski, który był Piłsudczykiem, pamiętał, że tu właśnie, w Kielcach, Józef Piłsudski, który o Kielcach mówił, że były jak pierwszy uśmiech kochanej dziewczyny, rodziło się państwo polskie. W roboczej części posiedzenia radni dyskutowali m.in. nad zmianami w budżecie miasta. Przesunięto 200 tysięcy złotych przeznaczonych na modernizację boiska przy szkole podstawowej nr 1, na modernizację budynku tej szkoły oraz 30 tysięcy zaplanowane na zadania w ramach budowy szkoły i przedszkola w osiedlu Dąbrowa na sfinansowanie biznesplanu budowy infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w osiedlu Dąbrowa 2. 65 tysięcy złotych radni przeznaczyli na modernizację systemu do głosowania i nagłośnienia sali konferencyjnej ratusza. Decyzją radnych z 5 do 6 zwiększona zostanie liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu, za które zapłaci gmina. Od września z 85 zł miesięcznie do 100 zł wzrośnie opłata stała za pobyt dziecka w żłobku. Radni przegłosowali także propozycję, aby za pobyt drugiego dziecka w takiej placówce rodzice płacili 50 zł opłaty stałej, zaś trzecie i kolejne dzieci będą zwolnione z opłat. Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie włączenia przedsiębiorców do liczby osób uprawnionych do pomocy finansowej miasta w związku z usuwaniem azbestu z budynków. Gmina ma czas na pozbycie się azbestu do 2034 roku. Przegłosowano również kolejny program zapobiegający bezdomności zwierząt oraz zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt. Pod obrady trafił ponadto bardzo duży pakiet uchwał nieruchomościowych. Dyskusję wywołał m.in. projekt w sprawie bezprzetargowej sprzedaży należącej do miasta działki przy ulicy Kościuszki, gdzie Caritas planuje stworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy. W wypowiedziach oponujących radnych pojawiały się propozycje rozbudowy w tym miejscu szpitala miejskiego, stworzenia tam drugiego oddziału ratunkowego oraz lokalizowania planowanego hospicjum gdzieś indziej. W tej sytuacji Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc, złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Radni jednomyślnie wniosek przyjęli. Długo dyskutowano też nad zmianą nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce. Dotyczy obszaru w rejonie ulic m.in. Wrzosowej i Wojska Polskiego. Teren o powierzchni niemal 5,5 hektara ma zostać przeznaczony pod wiele funkcji. Zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługi. Część mieszkańców osiedla Ostra Górka, którzy zawiązali stowarzyszenie między Wietrznią a Telegrafem, apeluje o utrzymanie niskiej intensywności zabudowy na tym terenie. W wyniku głosowania uchwały nie podjęto.